Kończą się duże inwestycje drogowe w Częstochowie. We wtorek otwarty został nowy odcinek drogi krajowej nr 46, która biegnie ze Szczekocin do Kłodzka, a na pełne zakończenie prac czeka jeszcze droga krajowa nr 91, czyli popularna Gierkówka. Tam jeszcze jest trochę utrudnień. Paweł Jędrusik. We wtorek przed południem pierwsze samochody przejechały już nowym kilkukilometrowym odcinkiem drogi krajowej nr 46. Odcinek, na którym były prowadzone prace budowlane, ma prawie 7 kilometrów. Największa inwestycja drogowa w tej części miasta od kilku dekad. Ważny etap również modernizacji całego układu drogowego w naszym mieście. Jest to jeden z elementów łączących sieć drogową miasta z obwodnicą autostradową. Wraz z modernizacją i budową nowego odcinka powstały nie tylko nowa droga, ale także chodniki i drogi rowerowe. Ale to nie wszystko. Przebudowywana była lub budowana nowa cała infrastruktura podziemna. Na całej długości tego odcinka był budowany nowy wodociąg. To był znaczny zakres inwestycji, który miał też wpływ na cały postęp i realizację. Kierowcy nadal muszą czekać na pełne otwarcie drogi krajowej nr 91, czyli popularnej Gierkówki. Jej remont miał zakończyć się z końcem 2023 roku, ale jeszcze potrwa. Wymaga jeszcze kilku tygodni prac ze strony wykonawcy do tego, żeby można było tam w pełni ten ruch udrożnić na osi północ-południe. W pełni, czyli po prostu, żeby przejechać z jednego końca inwestycji na drugą i korzystać z tych głównych skrzyżowań. Koszt modernizacji DK46 wyniósł około 140 milionów złotych.